Program powstaje przy współpracy EgoSIM. www.egosim.pl. A Etiopii. Etiopia to republika federalna, mieszka w niej prawie 90 milionów mieszkańców. Głową państwa jest prezydent, jest to jeden z najuboższych krajów świata. W 1991 roku opozycja obaliła rządzący reżim, ogłaszając program demokratyzacji życia politycznego. W 1998 roku wybuchła wojna między Etiopią a Erytreą. Nasilenie walk nastąpiło w maju 2000 roku, co skłoniło władze do podpisania porozumienia pokojowego. Wielkie rowy afrykańskie, ciekawa kultura, a w Muzeum Narodowym, tylko nie wiem, czy dobrze powiem, Lucy, uznawana za pramatkę ludzkości. Zapraszam Państwa na rozmowę o Etiopii z Piotrem Celińskim. Czym zachwyca Etiopia? Zależy, kto czego szuka. Myśmy szukali przede wszystkim przyrody. Zdecydowaliśmy się na to świadomie, ponieważ czas mieliśmy ograniczony, tylko 3 tygodnie. I zdecydowaliśmy się na 2 punkty programu, to jest na góry Siment, czyli najwyżej położoną sawannę świata i na pustynię, czy też jak to niektórzy mówią, depresję Danakil, gdzie można oglądać niesamowite zjawiska wulkaniczne. I rzeczywiście to nas zachwyciło. Góry Siment są zupełnie inne niż wszystkie góry, w których byłem do tej pory, a trochę byłem w różnych, także mam skalę porównania. To przypominało mi, tak jak nie wiem, czy ktoś może czytał, Świat zaginiony Artura Conan Doyle'a, gdzieś wyniesiony płaskowyż z pionowymi, wielosetmetrowymi ścianami, gdzie żyją prehistoryczne, czy wręcz zwierzęta z czasów, z prehistorycznych czasów, czyli dinozaury i tak dalej, i tak dalej. Tam wprawdzie takich zwierząt nie ma, są nieco inne, też endemiczne dla tego obszaru, ale rzeczywiście obszar robi wrażenie, jeśli się stanie właśnie nad taką kilkusetmetrową, pionową ścianą opadającą w dół. Także wrażenie bardzo duże. 3 grupy etniczne: Felasze, ludy Doliny Omo i ludzie Harer i Oromo. 3 grupy, więcej, na pewno więcej. Na pewno więcej. Felasze to już ich w zasadzie nie ma. Felasze to była taka bardzo ciekawa grupa, mianowicie Etiopczycy, Afrykanie wyznania mojżeszowego. I w czasie właśnie tych wszystkich, w czasie tych wielkich głodów większość z nich została ewakuowana do Izraela, przez Izrael zorganizował im ewakuację. W tej chwili została jedna wioska, Woldia, która jest uznawana za wioskę Felaszy. Rzecz tylko polega na tym, że Felaszy już tam nie ma. To jest po prostu takie miejsce, gdzie się sprzedaje pamiątki i rzeczywiście mieliśmy tam okazję zatrzymać się na bardzo, bardzo krótko, kilkanaście minut. Zostaliśmy dosłownie, można powiedzieć, wręcz napadnięci przez różnego rodzaju sprzedawców różnych rzeczy, czyli na przykład można było kupić jakąś podstawkę pod świeczkę na planie Gwiazdy Dawidowej i tak dalej. No tylko, że to już nie są autentyczni Felasze, to są normalni Etiopczycy, czyli najprawdopodobniej albo wyznania właśnie z kościoła etiopskiego, który też jest bardzo ciekawy, to jest jedyny taki, nie ma poza Etiopią wyznawców kościoła etiopskiego, albo muzułmanie, bo to są dwie najpopularniejsze religie, jeśli chodzi o Etiopię. A inne grupy? Inne grupy. No, nie spotkaliśmy się z ludami z Doliny Omo. Jak wiadomo, jak ktoś przeczyta, to wie. W dolinie tej rzeki mieszkają, dolina rzeki Omo jest uznawana za takie ludzkie muzeum, czyli miejsce, gdzie można spotkać ludzi, którzy żyją tak, jak żyli jeszcze setki czy tysiące lat temu. Z tym, że też akurat po naszym wyjeździe jedna z moich znajomych pojechała w tamte rejony, no i tak relacjonowała, że to, co można zobaczyć, już niestety bardziej jest organizowane dla turystów. Także jest tam też budowana droga do tej Doliny Omo, także prawdopodobnie z tej pierwotnej kultury, która tam istniała, już niewiele zostanie i po prostu na przykład to, co się dzieje, czyli wyścigi po grzbietach byków, bo tak młodzi mężczyźni pokazują swoją męskość, też organizowane są głównie dla turystów. Tak samo te wielkie kręgi, które sobie kobiety wkładają w usta, też są głównie dla turystów w tej chwili. No dobrze, to rzućmy okiem na twoje zdjęcia. Co tutaj widzimy? A to nie jest moje zdjęcie. O rany, to mamy wpadkę. To też nie jest moje zdjęcie. Och, to nie zobaczymy. Zawsze nam się to zdarza. Po prostu zawsze nam się... Ale dlaczego u mnie? To też nie twoje? To jest moje zdjęcie. To jest akurat góry Siment. Poprzednio były zwierzęta endemiczne. To jest Wolia ibex, takie zwierzę, które żyje tylko tam. To są pawiany o krwawiącym sercu, czyli szympansy Dżelada. Pustynia Danakil, krater wulkanu wypełniony wodą i tworzącą właśnie takie przeróżne, piękne, kolorowe formy. Etiopska ceremonia kawowa w domu naszego przewodnika, z którym
z nami chodził w górach. Injera, bardzo pyszna potrawa, nie wszystkim smakuje, to o tym możemy jeszcze porozmawiać. Wioska Hamedela na pustyni Danakil, gdzie mieliśmy okazję nocować. Witek, to były twoje dwa pierwsze zdjęcia, prawda? Tak? Kurdystan. Tak, to był Kurdystan, bo już je widziałem tutaj. Tak? Ups, przepraszamy, ale czasami się tak zdarza, że nam się mylą zdjęcia. Okej. W Etiopii jest 13 miesięcy. Tak. Kalendarz juliański, a nie gregoriański? Nie juliański, nie? Kalendarz etiopski. Etiopski. Kalendarz etiopski, dlatego że kalendarz juliański jest przesunięty bodajże 14 albo 15 lat. A ten 7. A ten 7. Mhm. 13 miesięcy, pierwszych 12 po 30 dni, ostatni miesiąc 5 albo 6 dni i to jest po prostu taka jedna wielka impreza noworoczna. Czy mamy tam 2006 czy 2020? 2000 bodajże chyba 6. W każdym razie my byliśmy tam na przełomie października i listopada. Nowy rok jest 11 września. No właśnie, więc wszyscy świętują i cieszą się. Tak, nie byliśmy tam na nowy rok, ale jak właśnie byliśmy w domu naszego przewodnika po górach Simen na ceremonii kawowej i pysznej Injerze, to jeszcze wisiały dekoracje noworoczne. Czas liczony też jest inaczej, od godziny 6 do 6. Do 6, czyli tam jest 7 godzina. To jest pierwsza. No właśnie, a 19 to tam pierwsza w nocy. To też pierwsza, tak. Oni właśnie, nie rozdzielają tego, to jest po prostu wiadomo mniej więcej, czy jesteśmy rano, czy po południu. Jest po prostu godzina pierwsza, druga, trzecia, aż do godziny 12 i potem od nowa. Aczkolwiek jeśli chodzi o relacje z przyjezdnymi, to Etiopczycy, którzy kontaktują się z przyjezdnymi, używają tego naszego podziału doby. Także mówią czas europejski. Czas europejski, tak. A to wystarczy. A to wystarczy, tak. Aczkolwiek na przykład człowiek, który nam bardzo pomógł podczas organizowania naszej wyprawy tam na miejscu, mimo że używał w rozmowie z nami czasu europejskiego, miał zegarek ustawiony według czasu etiopskiego. Nowy rok to nowe ubranie, trzeba założyć. Podobno tak. Na samej ceremonii nowego roku nie byliśmy, aczkolwiek tak mówią, tak słyszałem. Co to jest tecz? Tecz to jest ichniejszy miód pitny, czyli to jest napój wytwarzany z miodu, alkoholowy, jednak smakuje zupełnie inaczej niż nasz miód pitny i jakoś nie wzbudził mojego zachwytu, w przeciwieństwie do Injery, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrą potrawą. Taki właśnie naleśnik ze sfermentowanych nasion zboża tef, też zboża, które rośnie tylko tam. Kawa popularna? Kawa, tak. Etiopia jest ojczyzną kawy i kawę pije się zawsze, kawę pije się wszędzie, kawę pije się o każdej porze dnia. A jeżeli chcemy podjąć gości, to możemy zorganizować specjalną ceremonię kawową, gdzie się pije właśnie trzy napary kawy. Rzucamy okiem na zdjęcia. Kopalnia soli na pustyni Danakil. To jest karawana, która transportuje sól właśnie wydobywaną z wyschniętego dnia jeziora. Też pustynia Danakil, okolica wioski Hamedela, zachód słońca. To jest też niesamowite miejsce, w którym byliśmy. Stoimy nad kraterem czynnego wulkanu, gdzie właśnie gotuje się lawa, a to właśnie już w ciągu dnia tak to wygląda. Gdzieś tam możemy takie oko taką szparę do piekła zauważyć. W tej samej okolicy gejzery z gorącą wodą, akurat takie miejsce, taki lej zapadający się niemalże w nicość, krystalicznie czysta i gorąca woda. Przyroda niesamowicie piękna i naprawdę niesamowicie ciekawa. Miejsce walk. Najpierw obalenie reżimu, tak jak mówiłem, w 1991 roku, później wojna z Erytreą. W 2006 roku premier ogłasza orędzie do narodu, informując, że jego kraj został zmuszony do wojny z Somalią przeciwko fundamentalistom islamskim. Etiopia jest spokojna? Dla nas wydawała się spokojna. To zależy od regionu. W górach praktycznie wszędzie, gdzie turysta podróżuje, ma zawsze jakąś eskortę. I w górach Simen do każdej wycieczki musi być tak zwany scout. Jest to jedyna osoba, którą trzeba wynająć. Scout charakteryzuje się tym, że chodzi z kałasznikowem. Kiedy pytaliśmy naszego przewodnika, po co ten scout ma kałasza, czy to może być niebezpiecznie, ewentualnie wiecie, jakieś dzikie zwierzęta. No, tam największym dzikim zwierzęciem jest właśnie ten pawian żelada, ewentualnie hiena, więc chyba nie potrzeba do niego kałasznikowa. Tym niemniej mają, a jak mają, to pewnie coś mają. Notabene scout się okazał niesamowicie serdecznym, kontaktowym człowiekiem, mimo że nie znał angielskiego, świetnie się z nim dogadywaliśmy. Ludzie kochają życie, są otwarci? Moje wrażenie, że tak, że to był taki wyjazd, podczas którego spotkaliśmy w zasadzie samych uśmiechniętych i zadowolonych ludzi. To jest też, ci Etiopczycy są naprawdę pięknymi ludźmi.
wysocy, szczupli i widać, że to są ludzie dumni. Oni mają dumę z tego, że są Etiopczykami, że przynależą do tego narodu. Notabene to jest jedyne państwo w Afryce, które nie było skolonizowane, o czym warto wiedzieć. Zaliczyło tylko kilka lat włoskiej okupacji w okolicach mniej więcej II wojny światowej i stąd im zostały ekspresy do tej kawy. Także oprócz tradycyjnej etiopskiej kawy możemy się napić bardzo dobrego espresso. Co najfajniejszego tam widziałeś? Depresja Danakil i zjawiska wulkaniczne. Największym przeżyciem dla mnie było to, jak nocowaliśmy w kraterze wulkanu, gdzieś tam kilkaset metrów dalej, kilkanaście metrów pod nami było jezioro gotującej się lawy. Właśnie było widać to na jednym zdjęciu. To jest, ja w ogóle lubię wulkany, bo tak jak pamiętam, spotkamy się przy okazji rozmowy tak. O Kamczatce. I tam też właśnie było dużo wulkanów i jednak w takim wulkanie jeszcze nie byłem i to zrobiło na mnie największe wrażenie. A najciekawsze było to, że jak szliśmy spać, to ta lawa była trochę niżej, a kiedy rano podeszliśmy nad to jezioro, to ona była tak trochę wyżej, więc mieliśmy farta, że się nam nie przelało po nocy. Najdziwniejsza rzecz? Najdziwniejsza rzecz to jest właśnie, bardzo ciekawe, to już zahacza o prawa człowieka. Zabroniony jest homoseksualizm prawnie, w związku z tym dwóch mężczyzn nie ma szans na to, żeby spać w jednym pokoju, aczkolwiek można to obejść w taki sposób, że się mówi, że to jest mój brat na przykład i wówczas można w ten sposób, może dwóch mężczyzn wynająć pokój, a każdy biały wygląda dla nich tak samo, więc jakby w tym momencie to nie ma znaczenia. Ciekawe, czy w innych krajach, w których też jest zabronione, by to przeszło. To no jest właśnie. Mój brat. Tak. Dziękuję Piotrze za spotkanie. Dziękuję bardzo. Niesamowite historie także na Kompasie. Lada dzień powstanie twój profil kompas.org.pl/Piotr Celiński. Spotykamy się we wtorek w kolejnej rozmowie. Zapraszamy serdecznie o 19.30 o Kamczatce albo o... O Ladaku. No właśnie nie pamiętam, którą rozmowę zaplanowaliśmy na wtorek. To jeszcze umówimy się. To jeszcze się umówimy. I później chyba 21 marca albo lutego jesteśmy też umówieni tak, na kolejną rozmowę. I to rozmowę. Będzie ta druga. Tak. Więc zapraszamy serdecznie, kompas.org.pl. Rozmowę z kolei o Skandynawii i przepięknych zorzach polarnych z Piotrem można obejrzeć także na Kompasie, także na YouTubie, więc zachęcamy do odwiedzenia. Bardzo dziękuję. Teraz dziękuję. Nie zapomnę. Wielkie brawa, tak? Mam dla Ciebie, Piotrze, podziękowanie i kartę EgoSIM. Dziękuję bardzo. Przy najbliższej wyprawie przyda się? Na pewno się przyda. Fajnie. Dzięki wielkie, dzięki. Było mi bardzo miło Cię gościć. Również. Dziękuję za przepiękne opowieści. Program powstaje przy współpracy EgoSIM. www.egosim.pl